Jakieś myszołowy latają. Przyjemna pogoda. Troszeczkę zimno, pewnie z 5 stopni, ale woda. Wysiłek, który wkładam w to, żeby się utrzymać, powoduje, że mi jest bardzo gorąco. O, tu sobie przejedziemy boczkiem, pominiemy te kałuże. O, tędy i skakujemy z powrotem na drogę. Ludziom się wydaje, że jazda hulajnogą to jest tylko stanie. Spróbujcie. Przekonajcie się, wjedźcie sobie w takie bagno i spróbujcie się na niej utrzymać. Nie spaść i jeszcze dozować gazem i hamulcem, bo to nie jest to, że ona będzie sobie sama jechać. To wszystko lata. Nogi mi się trzęsą. I w tym miejscu kończy się, zaczyna się las. Proszę bardzo. I prawdopodobnie skręcimy tutaj w prawo. Obstawiam, że wyjedziemy na kulochwytach. Już wiem, gdzie jesteśmy. To jest czołgówka. Hestowska. O, i tam są spacerowicze. Elegancko. To kulochwyty będą za nami. A skoczmy sobie, zobaczymy. Wyjedziemy na Przyszowskiej i wrócimy chyba tam koło cmentarza. Nie pamiętam, który to był wjazd, ale o, jakie błotko. Ale myślę, że się uda. Chyba można by wjechać i na jednej z ogrodzeń Aluteka by wyjechał. Pojedziemy dalej. Ten następny wjedziemy, przy którym ściana lasu jest tylko po prawej stronie. Przynajmniej jadąc z tej strony. Tutaj w prawo, taka żwirowa droga. Tam na wprost macie Pesowską, ale nie będziemy tam jechać. Byłem tam już na innym filmie i wracamy się do Przyszowskiej. Tutaj się zatrzymamy chwilę, bo z powodu tych śmiesznych, pięknych wertepów kamera się przekręciła, ale nagrywa. O, trzeba będzie to jakoś stabilizować. Przez te dziury, te plastiki już zaczynają po prostu się wycierać między sobą i nie trzymają poziomu. Lecimy dalej. No i tak, to jest Przyszowska, tam jedziecie sobie na Burdzę, na Przyszów. W tamtą stronę sobie zaraz, o, tam już latarnie widać daleko, to tam jest już Szalutki, te sprawy, MZK, oczyszczalnie, raczej sortownie i tak dalej. A na wprost, jak pojedziemy, to wylecimy sobie na drodze, która ciśnie tam na ciemny kąt, przecina. Więc lecimy sobie prosto, bo tutaj to będzie gładko. Bez zero emocji, a nie wyjeżdżam przecież po to, żeby sobie po gładkim jeździć. Po gładkim to sobie po mieście pojeżdżę. A teraz trzeba chwilę sportu. Zażyć. Wiecie, pewnie nie wiecie, bo mało ludzi jeździ na hulajnogach, ale co jest świetnego w tym, że jeżdżę po hulajnogą po takim terenie? I czym to się różni na przykład od crossa? Cross też super sprawa, ale jedyną zaletą takiej jazdy jest to,
że mam napęd na przód i tył. W motorze tego nie macie. Motor ciągnie, pochylacie się, siadacie i lawirujecie sobie. Na dupeczce sobie robicie wszystko. Ja jadę na nogach i żeby przejechać przez taki grząski piach, to muszę dać wpalnik przednim kołem, żeby wybierało. I wtedy jest stabilnie. Polecam wszystkim, którzy jeżdżą na krosach, żeby sobie spróbowali, bo oni też troszeczkę się śmieją z tych, co jeżdżą na hulajnogach, ale tak naprawdę jazda 60-70 przez las niczym nie różni się od tego na krosie. I myślę, że też jest mega stabilnie i wbrew pozorom bezpiecznie. Oczywiście jestem ubrany w pełni jak na motor i trzymam kciuki, żeby nic się nie stało, ale zobaczcie, jak jadę po piachu gęstym, takim grząskim, mega stabilnie. Amortyzacja wybiera bardzo dużo, przednie koła troszeczkę rzuca, wiadomo, ale na motorze też tak samo jest. I lecimy. A, jeszcze w komentarzach piszecie mi, co by było, gdybym się wywalił, powiedzmy, że wrócił i tak dalej. Coś by mi było i nie mógłbym na przykład, nie wiem, zadzwonić. Mam zawsze przy sobie GPS, osoby, które są, powiedzmy, mi bliskie, są o tym poinformowane i wiedzą, że mam go w kieszeni i mogą mnie na mapach zlokalizować co do metra, gdzie jestem, dlaczego nie wracam, dlaczego stoję i tak dalej. A jakbym na przykład się nie odzywał, to mogą wysłać mi pomoc. Tak to wygląda moja jazda po lesie. Więc w miarę jest to w miarę zabezpieczone. O, i tutaj wylecimy sobie koło ciemnego kątu. Albo kąta. Nie wiem, jak zwał, tak zwał. Dobra, skoczmy sobie na ciemny kąt. Poprawię tą kamerę, bo mi znowu, kurczę, przekrzywiło. Polećmy sobie, zobaczmy, czy ktoś tam jest. Światełka się świecą, no. Ale błotnisto. Dobra, skoczymy sobie teraz z powrotem na tą ścieżkę, tą nową, i wylecimy sobie koło Halmaru. Tutaj między domy trzeba wjechać. I już jesteśmy na prostej. Tutaj w lewo i już jesteśmy na Halmarze. Tutaj w prawo, góreczka. I już mamy nasze piękne miasto, jak na dłoni. Proszę bardzo, wyjeżdżamy sobie na ulicy. Stop.
No i co? Udało się, objechaliśmy całą firmkę. Za Ikeą troszeczkę ciemny kąt, Hesowska. Zapraszam Was już na kolejny film. Mam nadzieję, że też będzie ciekawy. Także do zobaczenia i standardowe hej!